temat. Telewizja Rzeszów zaprezentowała dziś swoją jesienną ramówkę. Programy informacyjne z uwzględnieniem spraw interwencyjnych, więcej regionalnego sportu oraz promocja podkarpackiej gospodarki. Na to możecie Państwo liczyć jesienią na antenie TVP3 Rzeszów. Będą także oczywiście prezentacje najważniejszych i najciekawszych wydarzeń społecznych i kulturalnych. Sporo o historii i uroków Podkarpacia. W jesiennej ramówce nie zabraknie oczywiście sztandarowego programu TVP3 Rzeszów – aktualności. Przypominamy najważniejsze informacje z regionu codziennie o 18.30, 20.00 i 21.30. Oprócz starych, sprawdzonych i cieszących się uznaniem widzów programów, takich jak emitowane we wtorki i czwartki popołudnie z Telewizją Rzeszów, na antenie pojawią się także nowe propozycje. Ja przede wszystkim postawiłem, żeby to była telewizja taka obywatelska, bliżej obywatela. Żebyśmy byli nie tylko, jak wcześniej oglądałem, miałem takie wrażenie, że za bardzo jesteśmy taką telewizją skupioną tylko wokół Rzeszowa i okolicy, prawda, nie? A telewizja to również bardziej odległe miejsca w województwie i staramy się tam również docierać, tam również są nasi widzowie. Widzowie mają szansę współtworzyć program. Codzienny kontakt ułatwi dyżur reporterski w trakcie trwania aktualności. Czekamy na sygnały od widzów, na tematy, które ich denerwują, które chcieliby, żeby znalazły się na naszej antenie. Stąd też często wykorzystywane są te informacje przez naszych dziennikarzy. Dlatego po wakacyjnej przerwie wraca między innymi program Interwencje Aktualności. TVP3 Rzeszów to oczywiście nie tylko informacje, na antenie programy publicystyczne. W poniedziałki o 20.30 konkrety i opinie, debata regionalna. W soboty nowe odcinki cyklu Leśne Rezerwaty Podkarpacia. W niedzielę sportowe wydarzenia. Kontynuowany będzie także znany na antenie ogólnopolskiej program Rusz się człowieku i program Moje Miasto Rzeszów. W czwartki wprowadzamy zmiany. Program gospodarczy pokazujący potencjał wiejskich terenów województwa. Kolejny o podobnej tematyce jest w przygotowaniu. Jesteśmy już w zaawansowanych rozmowach w sprawie realizacji dużego programu publicystycznego, gospodarczego z udziałem publiczności. Ten program będzie realizowany w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym, takiej specyficznej scenografii z widokiem na lotnisko lądujące i startujące samoloty z ekspertami. W miejsce programu Lato w regionach Telewizja Rzeszów przygotowywać będzie na antenę ogólnopolską program Jesień w regionach. Pojawią się także znane widzom produkcje zewnętrzne z Andrusem po Galicji oraz Karpackie Podróże Małe i Duże. Od najbliższego wtorku także nowe pasmo reportaży i filmów dokumentalnych. Pełnometrażowy film dokumentalny Człowiek ze stali, Rafał Wilk. W kolejnym tygodniu 27 będzie film też pozyskany, zrealizowany przez Stowarzyszenie Rodzin Żołnierzy Niezłomnych. Film o Hieronimie Bednarskim, o żołnierzu niezłomnym z pobliskiego Rzeszowowi Zaczernia. Na naszej antenie pojawi się także relacja z niezwykłej wyprawy na Elbrus Izabeli Zatorskiej, mistrzyni świata w biegach górskich. Ekipa TVP3 Rzeszów nadal będzie też współtworzyć relacje z innych ważnych wydarzeń w Polsce i na świecie. W tym roku tak się złożyło, że uczestniczyliśmy przy wszystkich większych wydarzeniach, które odbywały się w kraju. A były to m.in. szczyt NATO w Warszawie, Światowe Dni Młodzieży i Tour de Pologne. Z danych telemetrycznych wynika, że programy Telewizji Rzeszów cieszą się dużym zainteresowaniem widzów. Główne wydanie programu informacyjnego przyciąga przed telewizory nawet ponad 100 000 osób. Dziękujemy i zapraszamy.